Siemaneczko, 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 z tej strony Jakub. A tutaj, jak sami widzicie, pora na kolejny odcineczek Umineko na moim kanale. No, co mogę wam więcej powiedzieć? 42 odcinek mamy właśnie. Jeszcze trochę i będziemy mieli... półsetki? Pięćdziesiątkę? Zero pół? Jak zwał, tak zwał, ale chodzi oczywiście o numer 50. No cóż... No cóż, przypomnę jeszcze na końcu, albo poinformuję tych, co tu są pierwszy raz, że właśnie nie tak dawno rodzina głównego bohatera się strasznie skurczyła. Ogólnie na tej wyspie, na której się wszyscy zebrali, no populacja się zmniejszyła, gdyż 6 osób zostało zamordowanych i reszta... Ta pozostała część, która przeżyła, będzie się głowiła, co z tym faktem po pierwsze mają zrobić, a po drugie, kto jest mordercą i jak mają uniknąć tego losu, w sensie, żeby sami zostać zaciukani. No i mniej więcej już od chyba od 2 odcinków zaczynają już powoli padać pierwsze podejrzenia i pierwsze, może jeszcze nie takie oficjalne oskarżenia, że to ty masz największy motyw, żeby to zrobić, no ale atmosfera już naprawdę gęstnieje, mimo że już jest dosyć paskudna po tych morderstwach. A dobra, tyle, nie? Myślę, że tym razem krótki wstęp w porównaniu do tych, co były ostatnio, będzie jakimś powiewem świeżości, nie ma co niepotrzebnie przedłużać. Mamy oczywiście, zapomniałem jeszcze powiedzieć, ale mamy w momencie nagrywania godzinę 19:16, 2 listopada. Ten tekst mieliśmy ostatnim razem. Więc ona nie ma... Co powiedziałaś? Beatrice sama nie posiada ciała. To też, jeśli Beatrice sama sobie tego nie zażyczy, to zwykli ludzie tacy jak my nie będą mogli zobaczyć jej postaci. Słyszałam, że na portrecie widać, jak Beatrice sama wyglądała, kiedy miała ludzką postać. Wygląda na to, że Miss tak bardzo tęsknił za tą postacią, że często stawał przed tym portretem. Beatrice sama czasami pokazuje się, zmieniając swoją postać w błyszczące motyle. W rzadkich przypadkach, gdy zauważysz je gdzieś w rezydencji, to wtedy obowiązuje zasada, że absolutnie nie wolno za nimi gonić. Przypominam, że jak Shannon, jedna z ofiar, dostrzegła te błyszczące motyle, to prawdopodobnie był właśnie znak, że ona zostanie zamordowana. Chociaż jeszcze nie znamy oficjalnego powodu, to na razie są domysły. Szepcze się, że jeśli zrobisz to, czyli będzie zjegonił te motyle migoczące, to wtedy spotka cię katastrofa. Rzeczywiście, był kiedyś pewien sługa, który złamał tę zasadę i odszedł niedługo po tym z powodu poważnej kontuzji. Poczekajcie chwileczkę. Żartujecie sobie ze mnie, prawda? Czy wy tak wszyscy na poważnie? Tak ogólnie jeszcze trochę nawiązuję do ostatniego odcinka, co narzekałem, że mi tak FPS-y dziwnie skacą, to dzisiaj jak obserwuję, mamy bez problemu 60, 50, czasem spada 40, ale nie ma już tak jak wtedy, tych takich nagłych skoków do 15 i nagle powrotu do 60. Czyli to nie była wina stricte tego odnowionego, zaktualizowanego programu, tylko coś innego tam się gryzło. Ale dobra. Butler sama. Beatrice sama przybyła już na tą wyspę, w to miejsce. Taki język może być nierozsądny.
Beatrice sama nie lubi, gdy jest profanowana. Jeśli wątpisz w jej istnienie, to właśnie z tego powodu spotka cię katastrofa. Butler sama, prawdopodobnie uważasz, że ten temat jest dla ciebie nieprzyjemny. Ale wiesz co? Beatrice sama naprawdę istnieje. Ona istnieje. Beatrice sama nienawidzi tych, którzy wątpią w jej istnienie. Nie potrafi z tego stwierdzić. Butler sama? Beatrice sama już tutaj przybyła. Już się tu pojawiła. No dalej, odpuśćcie sobie już to. Jestem słaby wobec takich spraw. Dość tanich gruźby. W oczach tych trzech służących nie było ani jednak śladu żartu. Na pozór śmiałem się i próbowałem wyglądać na obojętnego, ale szybko zacząłem trzeźwieć. Ich oczy również szybko się uspokajały. Butler sam, błagam cię, przestań profanować Beatrice sama. Proszę, zaufaj mi w tej kwestii. Kuma sama Bacian, która zwykle była wesoła i zawsze dokuczała innym, teraz mówiła do mnie z całkowicie poważnym tonem. Czy tam poważną miną. No cóż. Nawet jeśli mówisz mi, że ona naprawdę istnieje, to nadal niczego nie zauważam. Chcesz powiedzieć, że teraz stoi tuż obok mnie, czy coś w tym stylu? Przestań żartować. O, mamy naszą małą dwubiegunówkę. Właśnie wtedy niepokojący śmiech nagle wypełnił kuchnię. Może trochę dziadek Kizo miał rację, ale to dalej nie zmienia, że był chujem. Znaczy, że jest chujem, bo jeszcze nie ma oficjalnie jego śmierci. Na razie my, jako powiedzmy ci, co stoją po stronie tych, co przeżyli, to nie wiedzą, gdzie się główny winowajca całej tej draki znajduje, czyli Kizo. Dziadek głównego bohatera Butlera, no i przy okazji tej małej Marii. Kiedy się odwróciłem, Maria stała przy wejściu, ale jej wyraz twarzy i uczucia, jej ogólna obecność, były dokładnie takie same jak u służących. A tutaj właśnie mam problem z tym wave elengd, te słowo, nie? V-A-V-L-N-G-T-H, bo to ma albo... Bo to jest albo po prostu częstotliwość, albo długość fali. I nie wiem, w jakim... którego mam używać słowa, bo w sumie to i ta mi pasuje do tego, co ona gada. Ale umówmy się, że będę mówił, że chodzi o częstotliwość, dobra? To, czy częstotliwość lub jej brak określa się w momencie urodzenia, Butlerze? Butlerze, urodziłeś się z niedopasowaną częstotliwością. Dlatego nie możesz jej teraz zobaczyć. Dlatego nie możesz się z nią spotkać. Dlatego nie możesz z nią porozmawiać. Jesteś typem, którego Beatrice nienawidzi najbardziej. Maria roześmiała się, jakby ta sytuacja była zabawna. Ale równocześnie zabrzmiało to naprawdę niesamowicie. To było prawie tak, jakby się ze mnie śmiała, bo tylko ja nie rozumiałem tego prostego faktu. Chcesz się czegoś dowiedzieć o Beatrice? Beatrice to tysiącletnia wiedźma. Mają do dyspozycji wszystkie demony, może wykorzystać moc alchemii, aby stworzyć kamień filozoficzny i ogromne ilości złota. Dziadek zgromadził całe bogactwo rodziny Ushiromiya dzięki zawarciu z nią kontraktu. Wczoraj przeczytałam list Beatrice, prawda? On był prawdziwy. Cóż, myślę, że nie ma sensu zmuszać cię, żebyś w to uwierzył. W końcu wygląda na to, że urodziłeś się bez śladu szóstego zmysłu.
O czym ty teraz mówisz? Wiedźma? Demony? Kto ci naopowiadał takich bzdur? Słyszałam je od samej Beatrice. Maria nadal śmiała się tym nieprzyjemnym śmiechem. Jednak czuwający nad nią służący nawet nie mrugnęli. Usłyszała to od tej wiedźmy, tej samej, co jest na portrecie zdobiącym hol wejściowy. Maria nie przestawała się śmiać tym dziwnym głosem, jakby to wszystko było jedyną prawdziwą prawdą. Hehe, masło maślane. Maria, może to niegrzeczne z mojej strony, ale zapytam. I zrobię to jeszcze ten jeden raz, dobrze? Kto ci wczoraj dał ten list? Dostałam ten list od Beatrice. Ile razy mam ci powtarzać, zanim zrozumiesz? Nie rozumiesz tego, prawda? Nie możesz tego zobaczyć. Nie możesz w to uwierzyć, prawda? W tym momencie śmiech Marii nagle ustał. Butler, nadal tego nie rozumiesz? Beatrice istnieje? Ona istnieje, powiadasz, ale gdzie ona teraz jest? Tak jak powiedziałam, Beatrice sama, ona istnieje i jest tutaj. No dobra. Czekajcie, trochę to niegrzeczne z mojej strony, ale muszę odpisać jedną ważną rzecz. Już. Zgadza się. Czekajcie. Kiedy o tym myślę, od jakiegoś czasu czuję, że oczy sługi nie były zwrócone we właściwym kierunku. Oczy służby nie były zwrócone we właściwym kierunku. Myślałem, że po prostu ich spojrzenie było takie z powodu, no wiecie, z roztargnienia, no ale tak nie było. Cała czwórka tutaj, Genji-san, Kanon-kun, Kumasawa-san, no i Maria. Wszyscy oprócz mnie patrzyli się w punkt tuż za mną. Wstrzymując oddech, powoli obejrzałem się przez ramię. Oczywiście nikogo tam nie było. Wiedziałem o tym przez cały czas. Jednakże wszyscy w pomieszczeniu oprócz mnie skupiali się nad tym, właśnie na tym jednym punkcie. Jakby ktoś tam stał i ktoś tam faktycznie był. Beatrice to potężna złota wiedźma, która żyje od 1000 lat. Ale ponieważ nie może pokazać swoją postać ludziom o niewłaściwej częstotliwości, to i równocześnie nie możesz właśnie z tego samego powodu z nimi porozmawiać. Ale wiesz co? To naprawdę smutne. To znaczy, że naprawdę gardzi, gdy ludzie tacy jak ty, którzy urodzili się bez fragmentu zdolności potrzebnej do wyczuwania magii, zaprzeczają jej istnieniu. Masz szczęście, Butlerze. Dobrze, że dałam ci wczoraj ten amulet, prawda? Nie zdajesz sobie sprawy, jaki kurs postawiłaby na ciebie Beatrice, gdybyś nie nosił tego ze sobą? Naprawdę masz szczęście, Butlerze. Ach, chodzi ci o ten breloczek ze skorpionem? Myślałem, że to jakiś tani prezent czy coś w tym stylu, ale czy ty naprawdę chcesz mi powiedzieć, że on posiada jakąś moc? Gdyby nie to, leżałbyś już martwy, poświęcony w ofierze ze zmiażdżoną twarzą. Masz szczęście, Butler. Rozumiem. Gdyby nie to, byłbym teraz już martwy. Butler! Dlaczego nie wierzysz w Beatrice? Mimo, że ona istnieje. Właśnie teraz, tam! Spójrz!
Hej, założę się, że chcesz teraz w to uwierzyć. Uwierz w to i podziękuj, że podarowałam ci ten amulet. Gdyby nie to, byłbyś teraz w magazynie. Ale może właśnie z tego powodu mógłbyś wtedy uratować kogoś innego? Właśnie w tym momencie wybuchłem śmiechem. Zabawa w wiedźmę była całkiem fajną rzeczą jeszcze tak parę chwil temu, ale niestety ta ostatnia wydawała mi się zbyt trudna do przemilczenia. W takim razie to wszystko jest bezużyteczne, prawda, Mario? Jeśli to prawda, to przykro mi, ale to wszystko okazało się być bezużyteczne. Kiedy Maria zobaczyła, że nagle zacząłem się śmiać, to wtedy ona przestała. Chociaż ona nie rozumiała, z czego się śmieje, to zdała sobie sprawę z tego, że z jej perspektywy będzie to nieprzyjemne. Myślałem, że może cię to trochę zaboleć, więc nie powiedziałem tego wcześniej, ale... No cóż, myślałem, że włożyłem ten breloczek, ten amulecik do kieszeni, który mi dałaś wtedy na plaży. Ale prawda jest taka, że musiałem go gdzieś opuścić i zgubić. Zatem amulet nie może być jedynym powodem, dla którego teraz żyję. Mimo że wiedźma powinna mnie przeklnąć, to czuję się doskonale. Przykro mi, ale nie wierzę w rzeczy, które nie potrafię zobaczyć na własne oczy. Szósty zmysł? Częstotliwość? Magiczna wrażliwość? Sorry, ale nie wierzę w takie bzdury. Kiedy słyszę, jak dziewczyny w klasie zaczynają rozmawiać o tego typu tematach, jak dobra lub zła jest ich zdolność wyczucia zjawisk naprzyrodzonych, to tak naprawdę wkurza mnie to wszystko. Nie wiem, ile dziadek ci zapłacił, ale jeśli próbujesz mnie namówić do przyłączenia się do jakiejś dziwnej sekty, to naprawdę, uwierz mi, ale nie pójdzie ci tak łatwo. O, Butler się trochę wkurzył. Butler sama! Posłuchajcie mnie teraz. Możecie wierzyć w co tylko chcecie. Jednak, jeśli chodzi o mnie, to wierzę tylko w to, o czym sam zdecyduję. Przepraszam. Przepraszam, ale nie mogę uwierzyć w coś tak podejrzanego jak Beatrice, dopóki nie zobaczę jej na własne oczy. Powiedziałem stanowczo i ostro. Potem Maria znów zaczęła chichotać. No to po prostu wszystko jest w porządku, prawda? W końcu nawet ludzie tacy jak ty, całkowicie niedopasowani pod względem częstotliwości, będą mogli zobaczyć Beatrice. Już niedługo odżyje. Beatrice wyzdrowieje. A kiedy już to nastąpi, obiecała, że będzie ze mną rozmawiać i dużo się ze mną bawić. Absolutnie nie będziesz musiał w nic wątpić, ani nikt nie będzie musiał zmuszać cię do uwierzenia. Ona pojawi się już niedługo. No dobra. No to mieliśmy takie pierwsze starcie pomiędzy w sumie kuzynostwem, nie? Bo tak powiedzmy zawsze trzymali jeden ten obóz, a tu mamy no pierwszą rysę. Na tym nieskazitelnym obrazie ich współpracy. No dobra, piciu nalane. Napijmy się. Niektórzy po posiłku poszli do łazienki, a inni woleli wykorzystać tą chwilę, no i po prostu odpocząć. Wyglądało na to, że kilka osób opuściło salon tak samo jak ja wtedy, kiedy poszedłem do kuchni, żeby napić się wody. W końcu ciocia Natsuki niechętnie wycofała swój rozkaz, aby wszyscy pozostali ściśnięci w salonie, ale tylko pod warunkiem, że nikt nie wyjdzie sam oraz że nikt nie odejdzie za daleko.
W każdym bądź razie, jeśli od samego rana 11 osób zostanie zamkniętym w tym samym pomieszczeniu, to powoli powietrze w takim pomieszczeniu stanie się dosyć nieprzyjemne. A duszno, po prostu będzie śmierdziało. Minęło też sporo czasu, więc wszyscy zaczęli otrząsać się ze szoku, jakiego doznali tego poranka, a ich poczucie zagrożenia mogło przez to troszeczkę osłabnąć. Jednak faktem było to, że w tej rezydencji zginęło 6 osób, więc nikt nie mógł sobie pozwolić na całkowite odprężenie. W sumie racja. Zatem, ilekroć wychodzili na korytarz, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, próbując udawać przy tym twardziela, to zamiast tego szybko oblatywał ich strach, że będą tam stać całkowicie sami i i przez to wracali szybko do salonu. To chyba było coś w rodzaju północnego wiatru i słońca. Jeśli zmusisz kogoś do pozostania w zamknięciu, będzie się opierał, ale jeśli mu powiesz, żeby robił to, co uważa za słuszne, to wtedy po prostu posłusznie powróci. Kiedy służba skończyła sprzątać po posiłku, ludzie naprawdę lubią nie robić tego, co im ktoś każe. Kiedy służba skończyła sprzątać po posiłku, posłusznie wróciła do salonu tak, jak kazała im ciocia Natsuki i usiadła na sofie niedaleko wejścia, cierpliwie czekając na kolejne rozkazy. Maria, jakby nagle przestała bawić się w wiedźmę, wróciła do tej swojej niewinnej wersji Marii, mówiącej co chwilę uuu, do tej samej, którą tak dobrze znam. Co do cholery się właśnie wydarzyło? Nie czułem nawet cząstki obecności tej osoby o imieniu Beatrice, która rzekomo stała za mną, niewidzialna. Jednak wydawało mi się, że dostrzegam odrobinę tej obecności w samej Marii. Masz rację. Kiedy Maria zaczyna mówić o wiedźmach, jej osobowość ulega zmianie. Butler-kun, też wczoraj to zauważyłeś, kiedy byliśmy na plaży, prawda? Masz na myśli ten breloczek skorpionem? Nie, nie miałem na myśli sytuacji, gdy jej uczucia zostały zranione. Mówię o tym, że ma podwójną osobowość czy coś w tym stylu. Tak, to też często się zdarza. Czasami się zdarza. To, co zrobiła Maria, gdy mówiła o magicznym kręgu, zdarza się od czasu do czasu. To jest strasznie dziwne. Ogólnie Jessica powiedziała trochę w ostrzejszych słowach, coś w stylu, że to jest pojebane. Ale trochę kulturki, nie? Najwyraźniej Jessica kilka razy zauważyła te... Marii. Po prostu złapałem się na tym, że zobaczyłem to w złym momencie i byłem dość przerażony, widząc ten śmiech po raz pierwszy. Więc o co może chodzić? Czy Maria ma jakąś podwójną osobowość, czy coś w tym stylu? A może mówić, że jej zmysł duchowy jest naprawdę tak silny, że została opętana przez jakiegoś ducha albo coś takiego? Nie, nie sądzę, żeby o to właśnie chodziło. Czy nigdy nie doświadczyłeś czegoś podobnego? To, że gdy byłeś mały, nie chciałeś nigdy być kimś innym niż sobą? Kiedy ludzie się rodzą, nikt nie ma żadnej indywidualności. Jednakże, kiedy osiągają okres dojrzewania, zaczyna się rodzić ich poczucie pewności siebie. Wtedy, właśnie wtedy, chce się zostać kimś zupełnie innym. Ale ponieważ wszyscy inni w ich klasach uczą się tych samych rzeczy, w tym samym tempie i są zmuszani do prowadzenia tego samego stylu życia, to właśnie przez to, oczywiście, yy.
I właśnie z tego powodu oczywiście nie potrafią znaleźć niczego, co odróżnia ich od wszystkich wokół, no od wszystkich tych innych, którzy znajdują się wokół nich. Kiedy zrozumieją ten fakt, pierwszą rzeczą, jaką robią, będzie rozpoczęcie łamania zasad na tak zwanym etapie buntu. Ponieważ wszyscy inni przestrzegają zasad, chcą pokazać swoją indywidualność poprzez łamanie tych zasad. Zatem nawet tych, którzy starają się udawać twardzieli, drwiąc ze wszystkich wokół i nazywając pozostałych dziecinnymi, to w rzeczywistości nie można postrzegać ich jako urodzonych, jako uroczych dzieciaków, siedzących same dla siebie, jakby na to nie spojrzeć. No cóż, wykładam o tym wszystkim, jakbym był jakimś panem mądralińskim, ale tak naprawdę dostałem to z drugiej ręki, od George'a Anikiego. Ja sam należałem do tych wstydzących się facetów, którzy uważali, że fajnie zachowywać się jak mało drań. No cóż, było to wtedy, gdy byłem w wieku, którym próbuję się popisywać przed płcią przeciwną. No dobra, tym dosyć wywodem Butlera zakończymy ten odcineczek. Myślę, że na chwilę wrócimy, tak może jeszcze jeden tydzień, wrócimy do tych delikatniejszych odcinków pod względem czasowych. Albo mam po prostu przestanę pierdolić tyle na wstępie, to się ładnie wyrówna. No ale dobra. Zapisujemy na slocie numer 2. No. No i wszystko, nie? Gotowe. Co mogę wam powiedzieć? Jak mówiłem, strasznie, albo nie mówiłem, w sumie już nie pamiętam. Ale ogólnie chcę teraz powiedzieć, że strasznie powoli się poruszamy naprzód, nie? Ja wiem, że to jest wszystko po to, żeby było budowane napięcie i tak dalej, ale ogólnie uważam, że chyba jeszcze ktoś umrze, że tak za dużo osób przeżyło. Chociaż muszę przyznać, że w porównaniu do Higurashi, 6 zamordowanych osób to dosyć spora liczba, chociaż w tamtych, że w Higurashi też było, nie? Co najmniej chyba 3 osoby albo 2 zamordowane, więc to też nie było tak, że mało osób umierało. A porównuję to ciągle do Higurashiego, no bo to jakby nie patrzeć jest kolejna historia w tym uniwersum, bo to przypominam, że Umineko nazywa się ma w sobie trójkę, że to jest gdy zapłacą 3 i potem dopiero jest Mewy Umineko. Nie? A tam było, gdy zapłacą cykady, bo 1 i 2 i było potem te podtytuły, nie? Że Onikakushi, Watanagashi i tak dalej. No dobra, nie ma co więcej mówić. Będę wyczekiwał dalszego rozwoju sytuacji. No i cóż, to był odcinek 42 Umineko na moim kanale. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnych odcinkach z tej gierki. Marka!